Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Mutantos, a to jest Falcon BMS. W tym filmie porozmawiamy sobie o tym, jak wystartować, polecieć i wylądować zgodnie z procedurą, jak zrobić poprawnie całą komunikację radiową, jak zrozumieć drogi kołowania, jak zrozumieć to, co mówi do nas kontrola ruchu lotniczego. Tak więc zaczynajmy. Jeżeli startowaliśmy z rampy, czyli z wygaszonego samolotu, będziemy mieli pod kołami kliny, takie żółte, oraz będziemy mieli bezpiecznik systemu EPU założony. O tym też informują nas takie czerwone napisy tutaj po prawej u góry. Jeżeli chcemy pozbyć się tych rzeczy, ponieważ musimy się ich pozbyć, żeby móc wystartować, należy skontaktować się z obsługą naziemną. Jak to zrobić? Mamy, jak wiadomo, radiostacje UHF i VHF. Jeżeli nasz przełącznik CNI jest w pozycji UFC, a nie w pozycji backup, to właśnie możemy korzystać z predefiniowanych kanałów komunikacji. Czyli mamy w tej chwili UHF na kanale pierwszym, VHF na kanale szóstym. W trybie backup musielibyśmy wpisywać częstotliwości z palca, ręcznie. Ale jeżeli używamy trybu głównego, to mamy te kanały predefiniowane dla lotniska startu i dla lotniska lądowania. Także na kanale UHF1 możemy kontaktować się z obsługą naziemną i poprosić o usunięcie klinów oraz bezpiecznika EPU. To się robi przy pomocy litery T domyślnie na klawiaturze. Wywołujemy sobie takie menu komunikacji radiowej i prosimy o te dwie pierwsze opcje, czyli zdjęcie z bezpiecznika EPU oraz zdjęcie klinów. Jeśli tych napisów już nie ma, to znaczy, że pozbyliśmy się problemu i jesteśmy gotowi do startu. Następnie sprawdzamy na zegarze, czy jest już czas na nasz start. To możemy sprawdzić w dokumentach misji jeszcze przed wejściem do samolotu. Akurat w tym przypadku jest, mamy tutaj zegar na wyświetlaczu ICP, drugi zegar analogowy mamy tutaj koło drążka, klasyczny ze wskazówkami. Jeśli godzina się zgadza, to przeskakujemy sobie na kanał UHF2. Jest oczywiste, że będziemy szli po kolei, czyli od jedynki tam do dziewiątki. Takie jest predefiniowane ustawienie, żeby było łatwiej to ogarnąć. Przechodzimy na kanał drugi, który jest kanałem, na którym możemy porozmawiać z obsługą ruchu naziemnego lotniska. I na tym kanale drugim, tak samo przy pomocy litery T, wywołujemy sobie to menu i prosimy o taxi for departure, czyli o kołowanie na pas startowy. I teraz dostaniemy informację. Cyborg 6, Singleton, F-16, request taxi. Good evening, Cyborg 6, you are number 1 for departure, taxi, Papa, Echo, and hold short runway 18. Singleton F-16, czyli pojedynczy samolot F-16, poprosił o kołowanie na pas startowy. Dostaliśmy informację, że mamy kołować przez drogi Papa Echo do pasa startowego 1-8. Papa Echo to są oznaczenia tych żółtych dróg kołowania. One są, mają swoje tabliczki gdzieś po drodze. Będziemy mogli sprawdzić, czy jedziemy odpowiednią drogą. A pas 1-8 to jest oczywiście pas skierowany w kierunku 180, czyli na południe. Tak więc możemy zdjąć sobie hamulec. On jest tutaj. Zapalić, a już mamy zapalone światła kołowania. Upewnić się, że mamy włączone sterowanie przednim kołem i zaczynamy. Jako że jedziemy na pas 180, a obecnie jesteśmy obróceni w kierunku 266, to powinniśmy jechać najpierw na północ, żeby znaleźć się na początku tego pasa, czyli skręcić w naszym przypadku w prawo. Ruszamy delikatnie przepustnicą do przodu i po żółtej linii powolutku toczymy się w kierunku, w którym chcemy się toczyć.
Tam nam chodziło o drogi Papa Echo. On nie są wcale. Tribor 6, is there a problem? Jeszcze nas denerwują, że jesteśmy powolni, ale nic, w końcu się uczymy. Te drogi nie są w każdej bazie oczywiście w sposób perfekcyjny oznaczone, to trzeba o tym pamiętać. Trzeba mniej więcej zapoznać się z rozkładem bazy. Tutaj widzimy tabliczkę z literką P, czyli Papa. To jest właśnie ten nasz, to nasza droga kołowania, którą powinniśmy się toczyć. Wjeżdżamy na nią i jedziemy obecnie na północ, kierunek 360 plus minus. Na końcu tej drogi czeka na nas pas startowy. Tak jest, co się Cyborg okazuje. 6-1, contact tower for takeoff. Switch to 2-9-2-3-0. Na końcu drogi kołowania rzeczywiście był pas startowy, oto i on. I już nam powiedzieli przez radio, że mamy przełączyć się na częstotliwość wieży, czyli kontroli lotów danego lotniska. On nam podał częstotliwość tej wieży. My oczywiście nie musimy jej wpisywać, jeżeli nie chcemy, mamy to wszystko predefiniowane. Przełączamy się na następny kanał UHF, który jest kanałem trzecim. Sprawdzamy od strony początka pasa, czy nic nie ląduje. Nic nie ląduje w naszym przypadku. I przy pomocy litery T skaczemy sobie po listach komunikacji, aż znajdziemy coś, co się nazywa Ready for Departure. I zgłaszamy to, że jesteśmy gotowi do startu. Cyborg 6, Singleton, F-16, ready for departure. Cyborg 6, Kunsan Tower, wing 190 at 6 knots, runway 18, you are cleared for takeoff. Od wieży dostaliśmy informację, że wiatr wieje z kierunku 190 z prędkością 6 węzłów. Dostaliśmy też pozwolenie na start z pasa 18. Wjeżdżamy na pas. I możemy bezzwłocznie startować. Wyłączamy sobie sterowanie przednim kółkiem. Pełna moc. Utrzymujemy się w osi pasa startowego przy prędkości około 160 węzłów. Możemy podnieść dziób do góry, schować pod wozie i czekać na komunikat od wieży. Cyborg 6-1, contact departure. Wieża uznała, że wystartowaliśmy poprawnie i kazała nam się skontaktować z tak zwanym działem departure, czy też arrival, czyli taką kontrolą lotów dookoła lotniska. Wtedy możemy sobie przeskoczyć na kolejny kanał UHF-4 i pod literą T szukamy sobie report airborne, czyli jakby zgłaszamy się do kontroli lotów, że jesteśmy w powietrzu i prosimy o zaznaczenie nas na mapie. Cyborg 6, airborne, Singleton, F-16, 4000. Cyborg 6, Kunsan, departure, depart heading 245, resume on navigation. Kontrola lotów kieruje nas na nasz pierwszy steer point, czy też waypoint. Na kierunek 245 i prosi, żebyśmy dalej nawigowali sobie sami. I bardzo dobrze, bo systemów nawigacji oraz umiejętności nam oczywiście nie brakuje. Nie potrzebujemy prowadzenia za rękę i lecimy wykonać sobie misję, albo nie wiem, po co tam możemy lecieć. No dajmy na to, że jakąś misję. Następnie w czasie lotu komunikacji z kontrolą lotów nie ma. Wrócimy do niej dopiero przy lądowaniu. I jesteśmy już na drodze powrotnej do naszego lotniska. Jeżeli spojrzymy sobie w prawo, to akurat tutaj za chmurami jest nasze lotnisko. O, wyłania się zza chmury. Można poprosić o lądowanie. Przy wykonywaniu misji bojowej na ogół będziemy na UHF, na kanale UHF 6. Jest to taki ogólny kanał taktyczny dla samolotów bojowych. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zgłosić się do lądowania, przeskakujemy sobie na kanał 7
On jest predefiniowany dla lotniska naszego lądowania. To może być to samo lotnisko, z którego startowaliśmy. Może to być też inne lotnisko, w zależności od planu misji. W naszym przypadku jest to samo lotnisko. Dlatego zacznę już skręcać w jego stronę. I na kanale 7 pod literą T szukamy sobie możliwości poproszenia o lądowania. No i jest ich 5. Od pierwszego. To pierwszy to jest lądowanie tak zwanym w zasadach VFR, czyli lądowanie przy dobrej widoczności. Prosimy wtedy o to, żeby prowadzili nas, zakładając, że widzimy wszystko dookoła, że nie ma nocy, że nie ma mgły, że nie ma innych niedogodności związanych z widocznością. Druga opcja jest to lądowanie w zasadach IFR, czyli Instrument Approach. Wtedy będą nas prowadzić zgodnie z wskazaniami instrumentów i możemy sobie użyć naszych systemów lądowania przy zerowej widoczności. Trzecia opcja jest to Overhead Approach. To jest taki specjalny manewr lądowania. Może go umówię w innym filmiku. Oraz jest też czwarta opcja, czyli Unrestricted Approach. Po prostu prosimy o najprostsze lądowanie bez prowadzenia przez kontrolę lotów. Jak najszybsze, jak najprostsze lądowanie. No i w sytuacjach awaryjnych możemy też wybrać piątą opcję, czyli powiedzieć, że coś się zepsuło, zadeklarować stan awaryjny i wtedy kontrola lotów zatrzyma wszystkie inne samoloty, wyczyści nam pas startowy i możemy lądować tak szybko, jak to możliwe, bez zachowania żadnych dodatkowych procedur. My sobie poprosimy o ten unrestricted approach, to najprostsze lądowanie, ale wciąż zgodnie z procedurami i z ruchem lotniczym. Cyborg 6-1, S-16, 15 miles, north, 17,000, inbound for free landing. Good evening, Cyborg 6-1, Luna Sound Approach, continue inbound, straight in approach, runway 1-8, welcome back. QNH-2-9-84. Lotnisko dało nam pozwolenie na podejście do lądowania oraz podało nam ciśnienie QNH na lotnisku, tak żebyśmy mogli skalibrować sobie nasz wysokościomierz. Tak więc podchodzimy. Możemy jeszcze zapytać jeszcze raz o QNH. 2984. Skalibrowałem właśnie nasz wysokościomierz i podchodzimy do pasa. Pas jest za tą chmurą. Cyborg 6-1, contact tower for landing, switch to 29230. W tym momencie, podchodząc już do lotniska, dostaliśmy komunikat od wieży, komunikat od kontroli lotów, żebyśmy przestawili się na częstotliwość wieży, która naturalnie jest kolejnym kanałem na częstotliwości UHF, czyli kanałem numer 8. I pod literą T szukamy sobie opcji request landing. Cyborg 6-1, S-16, inbound for landing. Cyborg 6-1, Kunsan Tower, continue inbound for runway 1-8, report on final. Każą nam się zgłosić na final, czyli na ostatniej prostej przed pasem startowym. To też uczynimy na tym samym kanale. Czyli obniżamy się, wytracamy prędkość. To jest dosyć strome zejście, ale myślę, że sobie poradzimy. Poniżej 300 węzłów można wypuścić podwozie bezpiecznie w samolocie F-16. Jesteśmy na ostatniej prostej, zgłosimy się do wieży. Report on final, opcja numer 4. Cyborg 6-1, on final. Cyborg 6-1, Kunsan Tower, wing 190, at 6 knots, runway 1-8, cleared for landing, check gear down. Check gear down, w międzyczasie wyciągnąłem podwozie.
I utrzymując prędkość lądowania, podchodzimy do pasa. I staramy się delikatnie, w stylu lotnictwa wojskowego, posadzić nasz samolot na pasie. Włączamy hamulec, żeby nie zatrzymać się za pasem. I jesteśmy na ziemi. Teraz powinna odezwać się wieża. I poprosić nas o skontaktowanie się z kontrolą ruchu naziemnego. Włączamy sterowanie przednim kołem. Wyjeżdżamy z pasa startowego i jak tylko jesteśmy na to gotowi. Cyborg 6-1, contact low, switch 2-7-3-5-2-5. I zostaliśmy poproszeni o przejście na częstotliwość obsługi ruchu naziemnego. To, jak się pewnie wszyscy domyślamy, jest kolejny kanał UHF, czyli 9. I na dziewiątce możemy poprosić o request taxi back to ramp, czyli kołowania na miejsce parkingowe. Cyborg 6-1, request taxi back. Cyborg 6-1, taxi back to the ramp, welcome back. Powitali nas tutaj na lotnisku, możemy jechać na miejsce postojowe. Niech to będzie roboczo to miejsce. Zajeżdżamy sobie pod hangar. I to już wszystko, jeśli chodzi o procedury startu i lądowania. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję i do następnego razu.